Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z American Truck Simulator na moim kanale. W dzisiejszym odcinku jest to odcinek numer 3 i dziś w końcu na sam początek weźmiemy sobie kredycik 400 tysięcy dolarów i dodatkowe 100 na firmę, na wszystko. W tym momencie mamy 563 tysiące i dealerzy ciężarówek, nawet jeszcze nie mamy tylko Peterbilla. Nie mamy zbytniego wyboru. Idziemy zobaczyć, co mamy z Peterbilla do wzięcia za ciężarówkę. Także no trzeba będzie. Aha, czyli możemy wziąć albo to, albo to. Co spersonalizować możemy sobie? Czy możemy wziąć jakąś kabinę, chociaż większą? Nie, tu możemy tylko bunkier. No i to niezbyt mi się to podoba. Ale weźmiemy sobie personalizację, weźmiemy tak. I no chyba tylko w bunkrze możemy jeździć, a która ta chyba lepiej wygląda, ciężarówka ogółem, że weźmiemy sobie wszystko najmocniejsze w niej na ten moment. Zawieszenia może nie. Kolorek, czy my mamy tu, mamy te świąteczne kolorki, aczkolwiek one już chyba nie pasują. Chciałbym sobie albo taki, albo czerwony weźmiemy sobie. No i ją sobie lekko tam porobimy. Także dzisiaj takie rzeczy. Także no zrobimy sobie pewnie jakąś traskę, żeby tak czy tak. Tak chyba będzie lepiej i o, no i jakoś amerykańsko to wygląda. Drugie lusterko też sobie dorzucimy. Bo lepiej jednak mieć dwa. Zawsze z tego wniosku wychodzę. I chromy chyba weźmiemy, nie? Ale te może. Tak, te weźmiemy chromy i standard chrom, dobra. Czy coś tu jeszcze jest? O, czerwone. Chrom bym wziął też tutaj. Koguty weźmiemy. Wafle to będzie, damy sobie, a tu damy sobie nick. Mieści się ładnie. Tu wszystko mamy na razie dane. Titadełek, ani nic na razie nie będę dawał chyba. Roadmaster, tu jest wszystko co możemy dać. Czy będę robił drugą ciężarówkę? Chyba na razie nie. Zrobię sobie ją chyba poza odcinkiem. Dziś też oczywiście kupimy naczepę, to też możemy. No bo my wzięliśmy dynamiksy, tak? Są dynamiksy, tak, dynamiksy i ta będzie też chromowana. I czy coś tu było wybierane? To było. Tutaj nie i ekskluzyw. Tu chyba nie wybierane było. Ekskluzyw. Tu jest tak i chromy, dobra. Chlapacze, nie wiem czy białe, czy takie. Takie na razie damy i chyba tu tyle na ten moment. I co w środku możemy dać? Ty, ale mnie w pejści spadły. Możemy mu jakąś kierownicę zmienić na inną, ale czy to nam się opłaca? Wydaje mi się, że lepiej zostać przy takiej. Ustawmy taki filtr. Białe bym sobie tutaj założył. Tylko czy taką? No, możemy dać taką. Bez problemu. Świąteczna skarpeta może nie. O, damy piłę łańcuchową. Nie pamiętam, jest tu kabina akcesoriów, nie? Tak, ja mam kupione, nawet teraz myślałem przez chwilę, żeby na pewno mam tutaj. Tu damy sobie standardowo laptopa. Tu damy sobie jakąś kolkę. Damy karton z puszkami Coca-Coli. A i tu chyba dalej nic nie możemy dać z tego też względu, że no nie ma miejsca. A nie możemy dać sobie tej półki. Chyba nie, więc damy sobie
Jakąś czapkę damy, nie? Czapkę USA. Firanki nie damy. A, i możemy tutaj dać odświeżać powietrza i chyba tu tyle z takich rzeczy. A, i tu damy jeszcze lustereczko i będzie chyba gites na ten moment. Potwierdź. No i kupujemy naszą pierwszą ciężarówkę. 5 minut nam to zajęło, także trochę czasu minęło, bym powiedział. Też przez te ferie będzie jeden odcinek tylko z American Trucka. Potem postaram się jeszcze coś dograć. Wydaje mi się, że w marcu coś może wyjść. Zobaczymy, czy mi się uda to nagrać, czy nie. Teraz też trochę głos mi siada, ale obiecałem, że będą odcinki. To też chcę dopilnować, żeby te odcinki były. Nawet fajny ten Peterbildik, powiem wam. Za dużo im szczerze nie jeździłem. I zmieniłbym sobie też regulacja fotela. Trochę dalej dał. Czy wyżej może by było dobrze nawet. Tak, to też chodzi, żeby widzieć lusterka w miarę. Bo widzę, że było strasznie blisko. I mieliśmy też kupić naczepę, którą właśnie dealerzy naczep. I co my tu możemy kupić? Pokaż. Właśnie, czy my coś tu możemy... Tylko takie coś na razie. Chyba, że to na... A nie, jest coś takiego. No. I takie coś byśmy mogli dać. Dobra, no nawet to niejako tak wygląda. O, no możemy sobie wziąć taki. Takie tutaj rzeczy. Chłodnie nic nie możemy założyć. No to jakby nie jest chłodnia, więc nie. Oponki sobie zmienimy. Też nie będę je za bardzo tuningował, bo ona pewnie potem pójdzie do pracownika. Wiecie, o co chodzi. Nie, on nie ma jej jeszcze przyczepionej, ale możemy ją zarządzaj naczepami, możemy ją sobie rezerwuj, użyj. I już powinna być podczepiona z racji takiej, dobra, jest podczepiona, no trochę tutaj na razie nie wygląda to pod naszą ciężarówką i rynek ładunków pierwszy co i miałbym sobie coś krótkiego dzisiaj tylko takie wiecie, przetegowanie, Oxnard do San Diego byśmy mogli się bujnąć, czy no do San Diego weźmiemy sprzęt biurowy. Mam nadzieję, że dźwięki będą pasować. Także no. Tu są kierunki w ogóle. A tu są kierunki. Pamiętam jak ta ciężarówka wychodziła. To był 2017 chyba. To była pierwsza ciężarówka chyba, która wyszła do American Trucka i... Nie powiem, że nie, ale... Za dużo nawet na niej nie pojeździłem. Dobra. Tu widzicie, no trochę czasem potrzeba 5 lat, żeby człowiek pojeździł tą ciężarówką. Mati no, nią jeździł dużo. Z tego co pamiętam, oj, uderzyłem fotelem w pedały. Dobra. 10 minut, wydaje mi się, że będzie spoko odcinek. Nie wiem też ile tam kaski za to wyszło. A tu mamy się ten. W następnym tygodniu powinien być Eurotruck i jakiś live chyba będzie z Eurotrucka lub z Amerykana też, więc o, czekajcie, bo tu tam ma być. Dobra, dokręćmy i odkręćmy przycisk numer 8 to nie.
ósemkę, ty, bo ja teraz tu świeżo. Aha, tu silnik i enter. Dobra, ósemka to o silnik chodziło. Dobra. Ja się tylko wyprostował i zrobił sobie jakąś miniaturkę. Od razu wam też pokażę, jak te miniaturki u mnie wyglądają, jakie w sumie robię, ale nie jest to zbyt trudne, przynajmniej w Amerykanie czy w Eurotracku, ponieważ no jak widzicie, wszystko wychodzi o tako. Jeszcze jak jestem na singlu, to w ogóle chodzi spoko, bo na multi jeszcze są te paski u góry takie. Trzeba z nimi walczyć. Czasem można HUD, znaczy wyłączy się HUDy, ja mam wyłączone, ale to dalej działa w właśnie w... No w sumie tu się zatrzymałem, tam miałem się zatrzymać. W sumie dalej działa właśnie w studiu fotografii i to jest problemem. Dobra, czy zdążymy? No nie. Nie, nie, nie. W realu bym zdążył. Ale tutaj nie. Także niestety. 99 mil mamy tutaj do przejechania. Wydaje mi się spoko. Sorry, że tak mogę pociągać nosem, ale niestety no, łapie mnie choróbsko. Jestem chory od początku roku. Mamy połowę lutego. I będę gdzieś chory pewnie do połowy marca, strzelam. Mam też praktycznie 4 razy. W sumie mam 4 razy w tygodniu i praktycznie co drugi dzień też 2 treningi i mecz, i trochę jest ten okres przygotowawczy na tyle, no jakoś tam ciężki zbytnio nawet nie jest, jeżeli miałbym być szczery, ale no, czy no jest taki, wiecie, jak normalnie, tylko mróz chodzi, że cały czas te zmiany temperatur i jak na mrozie się dużo siedzi. Zanim się też człowiek rozgrzeje, to też trochę czasu mija. Mam nadzieję, że tak, ten sygnalizator to jest ten sam, tak. Bo tak też podjechałem sobie. Wymyślałem, że ten lufcik u góry na dachu będzie mi bardziej zasłaniał, ale jednak tak nie jest, więc jest spoczko. Też ten odcinek przesunięty jest o jeden dzień. Miał być w czwartek, ale stwierdziłem, że dwa będą dwie kroniki koło siebie, bo nagrywam to w środę, więc i tak bym to zdążył wstawić i te sprawy. No ale potem po chwili namysłu stwierdziłem, że lepiej będzie tak. Tutaj mamy 2 mile. Przejechano. Także no. Będę musiał podgłośnić wam dźwięki potem w Movie Studio, widzę. Ło. Dobrze, że to automat jest, tak szczerze, bo na manualu to przy nagrywaniu dużo by, jakby traciłbym wątków pewnie. Jeszcze znając mnie, który no jakby czasem traci wątek i musi do niego wracać i się rozgaduje za bardzo, nie idąc w temat, tylko rozgałęziając ten się, więc no trochę to jest problem. Ale no też kroniki w te ferie kończymy, moje przynajmniej. I potem zostaną nam 4 serie. Prezentacja mapy raczej będę się może 2 razy w miesiącu, jak nie to raz, wydaje mi się, będzie spoko. Także no, zobaczymy jak to. Serio. Tak już dohamowywałem, tak żeby się jednak. Wiedziałem, że się zmieni. Także bardzo dużo świateł, także no, odcinek będzie dłuższy. I też widzę, że chyba landówką będziemy całą drogę tutaj też cisnąć te 100 mil. Myślałem, że może na jakiś krótki fragment lecimy na autostradę. No co za... Dawać zielone. Jeszcze jedne chyba to są. Ja ci pierdolę. Dzisiaj też Matiego nie ma, w sumie jest tak, no.
Teraz już innymi sprawami się trochę zajmujemy i zobaczymy, jak to będzie. W sumie dobrze, że do roboty nie chodzę, bo pewnie no wtedy w ferie by nie było odcinków codziennie pewnie. Znaczy nie miałbym na tyle czasu nagrywania tego, powiem szczerze. Mam nadzieję, że to ostatnie światło, bo już mnie irytują one. Jak tu jest strzałka, to u nas zaraz zielona będzie. Dobra. Także lecimy. O, tu mamy Kenwortha. Ha. Czyli Peter raczej wyleci po tym odcinku, coś mi się wydaje. W sensie jest zrobiony i wydaje mi się, że pójdzie do to właśnie do mojego jakiegoś kierowcy. Z racji też tego, że wolałbym czymś lepszym jeździć. Nie podoba mi się on zbytnio, ten Peterbildzik. Na start jako tako jeszcze. Mam nadzieję, że ten Kenworthik mi się odkryje. O, trzeba pasik zmienić. Wpuść mnie, mordu. No, dzięki. Dobra. Nie, nie, tutaj nie. Kenworth mi się odkryje. Tak, odkrył się. Jest. Mamy tu. Też sobie zrobiłem traskę na rozgrzewkę. Musiałem poustawiać od nowa przecież ustawienia. W Amerykanie i no po formacie. Warto przed następnym, jak już będę wymieniał cały sprzęcior. Światło, no, światło sobie w końcu włączyłem. Miał cały sprzęcior, to sobie zapiszę te ustawienia. Tu mam chyba tempomat, coś mi się wydaje, ale 5-5 damy i wtedy możemy lecieć. No, z 25 minut wyjdzie odcinka. Coś mi się zdaje. W marcu nie wiem, jak z aktywnością będzie, bo na pewno 1 marca będę chciał wstawić prezentację mapy, a potem zobaczymy, jak to będzie. Jak to nam pójdzie z tym wszystkim. Czy będzie farming? Farminga będę się starał raz w tygodniu wstawiać, tego growfarma. Ale czy nam to wyjdzie, to nie wiem. W sumie spoko, 5-5 sobie polecimy. Mila za milą leci, także chociaż trochę autostradką polecimy. Oczywiście Monster jak obowiązkowo na każdym odcinku. Także no. Telefon, a telefon wyciszyłem, dobra. Już musiałem sprawdzić, ale to już 18 minuta, także przez ten czas już dużo, dużo wiadomości mogliby mi napisać ludzie. Także no. Już kończę renderować goticzka powoli. Już tam zostały chyba 4 odcinki do renderowania. Dzisiaj pewnie z 2 wyrenderuję i będziemy kończyć. No Gothic 2 raczej mówię wleci w wakacje. Aha, tu zajebiście, że muszę z powrotem pas zmienić. Wleci w wakacje na nowym sprzęcie, bo też chcę to w jak najlepszej jakości zrobić. Mój wypadek. Mam nadzieję, że tam przelecę chyba, nie? Tak, przejdzie tam. Ło. No i po ciulu, bo nie widzę właśnie. Ładny wypadek, bo nie widzę. Ten dziób mi tak na tyle zasłania, że nie wiem, czy coś tam przede mną było, więc wolałem nie startować. Teraz jeszcze w miarę widzę to auto. Cały zestaw, dobra. Zdążymy. Także widzicie, jeszcze jakieś objazdy, losowe zdarzenia. Jest co nadrabiać. Także jak najbardziej trzeba kilometrów natrzaskać. No i wtedy właśnie zobaczymy z jakimiś lekkimi modami graficznymi. DirectX pewnie wleci, no to standard, bo z tego to raczej nie chcę startować. No bez DirectX lecieliśmy. Chciałem lekko wydmuchać nosa, bo
noś mi normalnie, kurde, stałe gile. Bez DirectX-a, no to kroniki były. Jakość, nikt nie narzekał też na jakość, ale no powiedzmy sobie szczerze, też małe wyświetlenia robiło i też czuję to po kanale po prostu, bo widzę, że trochę tam wyświetlenia strasznie spadły przez te kroniki i goticzek dwójka tak nie będzie często. Może się pewnie będzie ciągnęła seria i też nie będą półtora godziny, dwugodzinne odcinki, tylko do godziny wydaje mi się będą fajne, może półtorej. Ale to zobaczymy też. Raczej będę chciał skondensować tą całą właśnie historię ładnie, pięknie. W sensie wszystko chcę pokazać w dwójce i tak samo w trójce. Bo też najprawdopodobniej po raz tylko będę podchodził do... No na nagraniu raczej raz tylko będę podchodził. No i potem po trójce może kiedyś jeszcze tą trójkę jak nagram w końcu te gotiki, bo na razie jestem 7 lat na YouTubie i nagrałem tylko gotika jedynkę i teraz kroniki. A zawsze było to w planie, żeby były trzy gotiki nagrane. I także no jak nagram trójkę, to zobaczyłem może zmierzchy bugów, a potem jeszcze jakieś modyfikacje, jakieś może złote wrota, jakieś najlepsze modyfikacje może bym jeszcze nagrał, nie mówię, że nie. Jeżeli to będzie w miarę fajne. 5-8, no kurde. Fajnie, że mnie tu chłopaki schamowali. Naprawdę. Mnijmy sobie pas, żeby nie zawalać chłopakom z tej strony. Niech sobie jadą. W sumie i tak teraz mamy zjazd. No także... Także no... No i byśmy mogli, ewidentnie sobie zmienimy pas i lecimy już, prawie że pod firmą jesteśmy, to właśnie Wiedźminy, no kiedyś też myślałem, żeby nagrać, ale nie wiem, czy uda mi się nagrać, raczej wydaje mi się, że sobie przejdę poza nagrywaniem, bo też jakby na Wiedźminach się nie znam, a chciałbym przejść Rizeny tak samo, mam na Steamie 3 Wiedźminy, 3 Rizeny, i jeszcze się na nie nie zabrałem, także na chyba po update'cie raczej wydaje mi się, że za coś się zabiorę. No Dying Light 2 jeszcze w tym roku bym chciał, żeby też nagrywać potem. Też by było spoko. Z Askiem możliwe. Żeby go nagrać, bo wydaje mi się, że też fajne MP by było nagrać taką ekipką. I z Askiem też fajny był Dying Light zwykły i The Following od razu. Też ma w tym roku chyba jakiś dodatek wyjść też do Dying Lighta, także... No, spoczko. Zobaczymy, pewnie z Askiem nagramy Dying Lighta w 2 tygodnie. Potem będę to publikować przez pół roku. No i pewnie, no jak będzie dodatek bardzo blisko, to nagramy w tydzień pewnie. No też jak będzie, zależy, bo jak w wakacje to zaczniemy, to pewnie w wakacje to mykniemy. Jak było to z The Following. Także dobra. Wszystko tutaj puściutto. U Jezus, 3 mile, a 14 minut mnie tu pisze. No i wiadomo, prawo skręty można robić, tylko nie wiem, czy w każdym stanie to można robić. Także... Zobaczymy, czy dostaniemy mandat... A, zielone akurat, to się nie dowiemy. Trzałem w to lusterko. Znaczy, co mogę zrobić jeszcze tak, o. Wtedy w ogóle widzę ładnie. Też monitor, no dużo rzeczy w tym roku będę chciał wymienić i też pewnie dużo unboxingów się z tego pojawi. Wydaje mi się, że będzie to też fajne, żeby powróciły jakieś tam unboxingi. Także no. Dobra, hamuj piętą. Kurde, ta piła motorowa jak się buja.
A, przeszło ładnie, pięknie i... I spoko, kurde. 3 mile się dłużą, mila już została. I mamy 25 minut, no to około 30 minut nawet odcinek wyjdzie, także... Też spoczko, która jest... Tu już 16. Bajo, jajo, panie, janie. Także render pewnie poleci z 30-40 minut. Spoko. No też ten nowy komputerek po update'cie będzie na pewno mocnym przyspieszeniem renderingu i wszystkich innych tego typu rzeczy. Już myślałem, czy tej karty nie wyczyścić, nie wymienić termopadów, a okazuje się, że najprawdopodobniej ona ma, jak już, to chyba jeden termopad. Bo ona nie miała w zestawie, ta moja 950, z tego co z Matim tam wyczytywaliśmy, że ona tam zbytnio nie ma tych termopadów, więc... No wiecie, tak by trochę miała odświeżona by była, ale właśnie, o kurde, dali nam tu też na sklep. Znaczy, no tu 90, kurde, panie. Jak cofać to po całości, trzeba dobrze ustawić i lecimy z cofaniem. Tu są te wózki. Nie ma wózków. Jest pięknie. Kurde. Dobra, wysuniemy się na tyle. O. Dobra, aj. Nie wejdzie to tak, jakbyśmy chcieli. Chciałbym tego robić na lewe lusterko, ale chyba mi tutaj nie pozostaje nic innego, jak zrobić to na lewe lusterko. Że aż się poprawię. Nie chciałbym też wyjebać, znaczy uderzyć. A właśnie, właśnie, właśnie. Lekko ściana otarta, ale chyba nie słyszeli. Coś mi się wydaje, że chyba nie słyszeli. I w tą stronę lekko. Aha. Fatalnie się ustawiliśmy. Fatalnie bym powiedział. Czy już jesteśmy prawie na wprost, więc zaraz to będzie niemożliwe, żeby nie trafić. Sobie chyba w następnym tygodniu byśmy mogli na live pograć w tego Lost Arka. Bo wydaje mi się, że jest spoko giera. Jak najbardziej. Ej, bo Enter miałem kliknąć, a nie tego. No właśnie. Także spoko giera, zobaczymy. Widzę dużo ludzi, kto gra. Myślę, że to lubię. 10 na 50. Chybmy level. Damy długodystansowca oczywiście. I wydaje mi się, że... Musiałem wydmuchać, bo inaczej by nie wytrzymał. Wydaje mi się, że to było na tyle w tym odcinku. Zapraszam do kolejnych filmów na moim kanale. Trzymajcie się. Na razie, cześć. Pa, pa.